Cześć! W poprzednim odcinku pokazałem, jak można zmieniać jakość grafiki, jednak poprzez wybieranie cyfr na klawiaturze raczej zmieniamy broń, a nie jakość grafiki. Ktoś zmieni, chce rocket launchera, a mu się zrobi kwadratowy ludzik, to nie jest zbyt fajne, więc skopiuję ten element. Natomiast klawisze w menu nie działają, takie jak 0, 1, 2, więc je usunę. Tworzę UMG, czyli User Interface Widget Blueprint. W blueprincie stworzymy menu, które pozwoli wybierać jakość grafiki wtedy, kiedy tego naprawdę chcemy. Nazywamy to tak, jak chcemy, żebyśmy wiedzieli, że to jest nasze, a nie czyjeś. Wchodzimy do środka, no i od razu w grafie wklejamy elementy skopiowane z level blueprinta. Gdzieś w wolnym miejscu najlepiej. Czyli tutaj. Będziemy w sumie wykorzystywać tylko trzy wartości, ale nieważne. Stwórzmy na początku przycisk. Nie będę pokazywał, jak tworzymy wszystkie przyciski, tylko pokażę, jak tworzymy pierwszy przycisk, bo wszystkie pozostałe tworzymy tak samo, tylko że inny napis jest w środku, żeby nie były takie same, że baton czy coś w tym stylu. To będzie pierwszy przycisk, wybieramy jego wielkość i do środka wrzucamy tekst. Jeżeli ktoś przegapił filmik, odcinek, jak się tworzy menu, no to tutaj pokażę na szybko, jak to się robi. Warto zmienić nazwę przycisku, żeby było wiadomo, od czego on jest. On będzie od jakości low, więc wpiszę low, nie love, tylko love, low. No i zmienię może, no ustawię też, co się dzieje po przyciśnięciu tego przycisku. Pojawia się tutaj nowy klocek w blueprincie. Można go połączyć na przykład tutaj z jakością low, no to najgorsza jakość, czyli 6. Trzeba pamiętać. Ok, wrócimy z powrotem. No i zmienimy też nazwę na klocku, żeby było wiadomo, o jakąś jakość chodzi. No i biały kolor na szarym wygląda słabo. Czarny to też taki szary, tylko ciemny szary. Bardzo ciemny szary, no i wygląda lepiej niż biały. Widocznie tu jest jasny szary, więc piszemy low. Biały to też szary, tylko bardzo jasny. Ok, txt low też, żeby był jakiś porządek, wiadomo, który napis jest gdzie. Ok, mamy już wszystkie elementy, przesuniemy to gdzieś na środek, żeby ładnie wyglądało. Wypadałoby też dodać tekst, który podpisuje, co to jest, to low. Czy to jest, nie wiem, trudność naszej gry, więc napiszę po prostu jakość lub quality, bo sieci daje problemy, więc wpiszę po angielsku, jak już wszystko po angielsku, to wszystko. Ok, musimy wszędzie wybrać, co się dzieje przy kliku. Oczywiście na razie klik działa tak, że się klika i nie działa, bo klocek nie jest z niczym połączony. No ale weźmiemy, mamy w sumie 4 klocki, więc wybierzemy 4 wartości jakości. Połączymy po kolei. Low z low, medium, high i epic, bo skoro epic robi ten silnik, no to nie bez powodu epic nie jest jakością. Ok, to wyrzucę, bo kto tam gra na low, bez sensu. Niech sobie kupi komputer, na którym się da grać, bo ok. Niektórzy oszukują, ustawiają sobie na low, na przykład w jakichś grach i drzewa znikają i strzelają do ludzi, którzy się kampują za drzewami. To też jest niezły pomysł. Ok, połączyliśmy to tak. No i żeby menu działało, no to trzeba je włączyć, więc wchodzimy, żeby działał na każdej mapie, a nie tylko na tej, to nie używamy level blueprinta, ale gracza. Blueprint gracza, no i tutaj w begin event, begin play, albo nie, wtedy kiedy naciśniemy escape, a ponieważ escape wychodzi z naszej gry, ale będzie działać przy grze zainstalowanej, no to dla deweloperów stworzymy też Q key, czyli przycisk Q, który pozwala też wejść do menu deweloperowi podczas działania w edytorze. No i połączymy to z Create Widget. Po prostu stworzymy widget. Nie będziemy się na razie bawić w zamykanie, otwieranie, tylko po prostu chcemy, żeby się wyświetlił. Przy pomocy Escape i Q wejść może być kilka do jednego klocka, natomiast z jednego klocka może być tylko jedno wyjście. To tak przy okazji. Ok, mamy tutaj zaznaczony widget. Chcemy z tego korzystać. Player controller jest połączony w tym miejscu. Get player controller to jest owning player, żeby było wiadomo, któremu playerowi się pojawia to menu. No i fajnie, gdyby się pojawiło faktycznie na ekranie, więc add to viewport, wybierzemy taki klocek, który połączy z dwoma elementami tego elementu. No i w sumie gotowe. Aha, jeszcze przydałoby się, żeby wyświetlana była myszka. Jednakże nie można jej wybrać, gdy context
sensitive jest włączony, więc trzeba po prostu wyłączyć kontekst sensitive. Aha, jeszcze wcześniej input mode oczywiście. Game and UI, czyli po prostu dostęp do menu, a nie tylko, że się wyświetla jako HUD. To tak przy okazji, ale o myszce też trzeba pamiętać, bo bez myszki bardzo głupio się to wybiera. Więc dodamy to. No i jak już mówiłem wcześniej, włączamy kontekst sensitive, bo niestety to domyślnie nie jest widoczne, nie wiadomo czemu. On stwierdzi, że lepiej tego nie podpowiadać. Tak dla noobów, żeby nie umieli. Żeby u nich w menu można było poznać, że nie ma kursora. Ok, włączę to z powrotem, żeby nie było za bardzo dostępne zawsze. No i zaznaczamy, że kursor ma być widoczny. No, łączymy to tutaj, no i target łączymy z player controllerem, czyli tutaj. Teraz jeżeli uruchomimy grę, no to zobaczymy, że to będzie fajnie działać. Przynajmniej raz. Wyświetli się menu, można zmieniać, grać i w ogóle. I wtedy menu będzie cały czas wyświetlone, no trudno. Tak już zrobiłem. Jak zrobić, żeby było włączone? Pokażę w innym odcinku. Aha, tutaj widzę, że Epic to jest najgorsza jakość, a Low jest najlepsza. Więc jeszcze przed następnym filmikiem zmienię tutaj jakości, a w następnym pokażę, jak zrobić włączane menu i animacje w widżecie, co jest bardzo fajnym bajerem i wygląda od razu lepiej.